Dzień dobry, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Ja chciałbym dzisiaj poopowiadać Państwu o tym, dlaczego powinniśmy się zainteresować tym, że w Seattle podniesiono płacę minimalną. Chociaż wydawać by się mogło, że to strasznie daleko od Polski i jest to dla polskiej gospodarki nieistotne, to jest to bardzo ciekawy przypadek z punktu widzenia teorii ekonomii. Płaca minimalna była w ekonomii takim zagadnieniem, co do którego ekonomiści się zgadzali tak mniej więcej do lat 90. To było jedno z naprawdę nielicznych zagadnień, co do których wśród ekonomistów panowała zgoda. Wedle tego tradycyjnego ujęcia, pod którym podpisywała się większość ekonomistów, jeśli podniesiemy płacę minimalną powyżej rynkowego poziomu płac, to będziemy mieć do czynienia z bezrobociem, ze spadkiem zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób najgorzej wykwalifikowanych. Te wnioski wynikają dość łatwo ze zwykłej, neoklasycznej mikroekonomii i zostały dodatkowo wzmocnione po II wojnie światowej różnymi badaniami empirycznymi. Badania ekonometryczne, które właśnie wtedy zaczęto na szerszą skalę przeprowadzać, dość zgodnie twierdziły, że podniesienie płacy minimalnej o 10% skutkuje obniżeniem zatrudnienia wśród osób najbardziej zagrożonych, czyli na przykład najmłodszych uczestników rynku pracy, od 1 do 3%. I w różnych krajach te współczynniki były inne. To było akurat dla Stanów Zjednoczonych, w Kanadzie te efekty były historycznie silniejsze i 10% wzrost płacy minimalnej powodował 4-6% spadek zatrudnienia. Natomiast w latach 90. ta zgoda wśród ekonomistów została załamana, bo dwaj amerykańscy ekonomiści, panowie Card i Krager, spróbowali badać płacę minimalną nieco inaczej. Mianowicie wykorzystali okazję do czegoś, co jest w ekonomii rzadkie, czyli do eksperymentu. Stany Zjednoczone są krajem dość zdecentralizowanym, więc czasami płaca minimalna różni się między stanami. I właśnie Card i Krager wykorzystali to, że w dwóch sąsiednich stanach, w Pensylwanii i w New Jersey, można było taki eksperyment zaobserwować, że tylko w jednym ze stanów płaca minimalna została podniesiona. I ci ekonomiści zbadali, jak wyglądała sytuacja zatrudnienia w sektorze fast foodu, w sektorze restauracji, właśnie w New Jersey i w Pensylwanii przed wprowadzeniem płacy minimalnej i po wprowadzeniu płacy minimalnej. I doszli do zaskakujących wniosków, że w tym stanie, gdzie płacę minimalną podniesiono, ten wzrost zatrudnienia był szybszy. Więc jakby eksperyment podważył to tradycyjne ekonomiczne ujęcie, że płaca minimalna, wzrost płacy minimalnej spowoduje spadek zatrudnienia wśród najgorzej zarabiających. Te badania Carda i Kregera otworzyły całą szeroką dyskusję w literaturze ekonomicznej i część ekonomistów generalnie wykorzystując metody Carda i Kregera pokazuje, że te konwencjonalne efekty, spadek zatrudnienia dalej istnieją, natomiast inni próbują pokazywać, że wzrost płacy minimalnej nie jest wcale taką szkodliwą i głupią polityką gospodarczą, jak to chcieliby niektórzy, ale że właśnie może prowadzić do polepszenia sytuacji bytowej osób najgorzej zarabiających. I ta dyskusja ekonomiczna toczy się w czasopismach naukowych do dzisiaj. Natomiast wydaje się, że możemy mieć do czynienia z pewnym przełomem właśnie za sprawą podniesienia płacy minimalnej w Seattle. W Seattle, w stanie Waszyngton, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w bardzo krótkim odstępie czasu podniesiono płacę minimalną dwukrotnie, z 9,5 dolara do 11, a potem do 13 dolarów za godzinę. I miasto Seattle zleciło ekonomistom z University of Washington zbadanie, jaki to miało wpływ na lokalny rynek pracy. I ci ekonomiści doszli do wniosku, który jest bardzo zgodny z tym tradycyjnym ujęciem. Mianowicie liczba przepracowanych godzin wśród pracowników, którzy zarabiają najgorzej,
drastycznie spadła po podniesieniu płacy minimalnej. Spadła tak bardzo, że ogółem dochody najsłabiej zarabiających mieszkańców Seattle spadły. I tak średnio osoba zarabiająca właśnie najgorzej w Seattle straciła $125 miesięcznie. Tak więc nawet jeśli niektórzy zatrzymali pracę z lepszym teraz uposażeniem, to straty tych, którzy pracę stracili albo pracują mniej godzin w tygodniu, są znacznie większe. I te $125 miesięcznie, które średnio osoba straciła, to jest ponad 6% przeciętnej płacy, więc jest to jest znaczny ubytek dochodu. Ale to byłby, powiedzmy, jeden z kolejnych tylko cegiełek w tej całej dyskusji, gdyby nie to, że tym razem ekonomiści mieli do czynienia ze znacznie lepszymi danymi. Wiesz, akurat miasto Seattle, czy tam Waszyngton w ogóle, wymaga od pracodawców znacznie szerszego raportowania na temat zatrudnianych osób, liczby godzin, które przepracowali, stawek płac. Przez co ekonomiści mogą znacznie bardziej wnikliwie w dane się wgłębić, więc możemy mieć do czynienia z takim rzadkim przypadkiem, że nadmierne obowiązki statystyczne nałożone przedsiębiorców prowadzą do jakiegoś dobrego efektu. Mianowicie dzięki temu, że ci ekonomiści mieli tak dobre dane, to mogli prześledzić zatrudnienie w całej gospodarce Seattle, a nie tylko bazować na zatrudnieniu na przykład właśnie w branży restauracyjnej. I żeby jeszcze sprawdzić swoje wyniki, to ci ekonomiści ze stanu Waszyngton spróbowali zastosować tę metodę Karla i Kregera właśnie do sytuacji w stanie Waszyngton. I wyszło im, że gdyby tylko skupili się na ogólnym zatrudnieniu w sektorze restauracyjnym, co właśnie zwykle było czynione w badaniach nad płacą minimalną, to w ogóle tego negatywnego efektu wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie by nie zauważono. Co sugeruje, że te wszystkie paradoksalne wyniki eksperymentu Karta i Kregera i wyniki późniejszej literatury na temat płacy minimalnej, które negowały to, że wzrost płacy minimalnej może powodować dość znaczny spadek zatrudnienia, że te wyniki są jedynie statystycznym artefaktem, wynikiem tego, że ekonomiści nie mieli do dostępu równie dobrych danych, co te ze stanu Waszyngton, co jednak jest bardzo poważnym problemem dla tych osób, które na podstawie właśnie badań Karla i Kregera, także w Polsce, uważają, że wzrost płacy minimalnej to skuteczna polityka społeczna i gospodarcza, która prowadzi do tego, że osoby o najniższych dochodach mogą zarabiać więcej, mogą aktywniej włączać się do gospodarki i że generalnie jest to polityka, która ma głównie pozytywne efekty. Te nowe wyniki badań są raczej druzgocące dla tego spojrzenia i powinny być także silnie uwzględniane w dyskusji o tym, co należy robić z polskim rynkiem pracy. Dziękuję za uwagę.